Święty Polikarp należy do grona ojców apostolskich. Według świętego Ireneusza Polikarp był uczniem świętego Jana Ewangelisty. Tertulian i święty Hieronim przekazują nam informację, że święty Jan Apostoł ustanowił swojego ucznia Polikarpa biskupem w Smyrnie, w Małej Azji. Około roku 107 święty Ignacy z Antiochii napisał piękny list do świętego Polikarpa, kiedy płynął okrętem do Rzymu, by tam ponieść śmierć męczeńską. W liście tym Ignacy oddaje Polikarpowi najwyższe pochwały, kiedy go nazywa dobrym pasterzem, niezłomnym wierze i mężnym atletą Chrystusa. Takim przedstawiają go wszystkie świadectwa. Wiemy, że około roku 155 Polikarp przybył do Rzymu, by z papieżem Anicetem prowadzić rozmowę ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. Świadczy to o wysokiej pozycji biskupa Smyrny. Według relacji pierwszego historyka kościoła, Eusebiusza z Cezarei Palestyńskiej, Polikarp miał rządzić kościołem w Smyrnie przez około 60 lat i ukoronował życie śmiercią męczeńską. Miał ponad 86 lat, kiedy oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzędów, jak też zwyczajów. Oskarżono go przed namiestnikiem rzymskim, Stacjuszem Kodratosem. Na oskarżenie Polikarp odpowiedział: 86 lat służę Chrystusowi. Nigdy nie wyrządziłem mu krzywdy. Jakże mógłbym bluźnić memu królowi i zbawcy? Kiedy zaś sędzia groził świętemu, że go każe spalić żywcem, Polikarp odpowiedział: ogniem grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie znasz ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecznej. Stacjusz skazał Polikarpa na śmierć przez spalenie na stosie. Gdy zaś płomienie nie chciały się imać męczennika, zginął od pchnięcia puginałem. Działo się to na stadionie w Smyrnie 22 lutego, najprawdopodobniej w 156 roku. Polikarp pozostawił po sobie cenny list do Filipian, świadectwo tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatury starochrześcijańskiej jest opis jego męki. W ikonografii święty Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup, wzywany do obrony przed czerwionką i bólem ucha. Módlmy się. Boże, Panie całego stworzenia, Ty przyjąłeś świętego Polikarpa, biskupa, do grona męczenników. Przez jego wstawiennictwo udziel nam łaski, abyśmy mogli pić z kielicha męki Chrystusa i zmartwychwstali do życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.